Witam widzów Wrocławia na antenie telewizji prywatnej Echo w dniu 6 lutego 1990 roku. Pierwszy raz materiał dla telewizji Echo zrobiłam przypadkiem. To była relacja z pobytu ekipy Tik Taka z telewizji polskiej w Domu Kultury na Karłowicach, gdzie wówczas mieszkałam i gdzie mogłam dojechać bez tramwaju wózeczkiem dla bliźniąt, żeby zrobić swoim synkom przyjemność. I tam był kolega Marek Hamera z telewizji Echo, który nie mógł obsłużyć wszystkich statywów, bo był sam. I mówi, proszę cię, bo znaliśmy się z klubu filmowego, gdzie razem robiliśmy filmiki wcześniej, jeszcze w okresie licealnym i studenckim na ósemkach i szesnastkach. I mówi, pomóż mi z mikrofonem i zadaj im jakieś pytania. Przecież ty jesteś dziennikarką, bo ja wtedy pisywałam o teatrze. Znajdujemy się przed domem studenckim Arka. Za chwilę właśnie na tym budynku będzie umieszczona telewizyjna antena nadawcza. Fakt, że w ubiegłorocznych rankingach najważniejszych wydarzeń 25-lecia we Wrocławiu telewizja Echo wylądowała bardzo, bardzo głęboko, troszkę dał nam do myślenia, że to było niby tak niedawno, a jednak już wszyscy o tym zapomnieli. Dlatego postanowiliśmy trochę przypomnieć i utrwalić w tej publicznej pamięci, że telewizja Echo we Wrocławiu istniała, że była tą pierwszą, która przełamywała wszelkie monopole. Że po Wrocławiu powstała prywatna telewizja? Tak, słyszałam. Może jakie oczekiwanie? To jest w ogóle pierwsza w Europie Wschodniej prywatna telewizja. Tak, słyszałam o tym, ale jeszcze nie miałam okazji oglądać. No podoba mi się bardzo czołówka, jest bardzo ładna i kolorowa. Mieszkam na Sympolnie, więc dosyć dobry obraz. To ja pożegnałam się z widzami telewizji Echo. Mówiąc w sposób lekko zawoalowany, w pewnym sensie przepraszając za tak zwany okres włoski, czyli kiedy weszła już Polonia 1 tutaj i zaczęły się różne dziwne tarcia. Raz, jeszcze raz, jeszcze raz, zabrzmi werbla, polory głos. Przypominamy wszystkim telewizom, 28 kanał telewizyjny, a więc nieco powyżej drugiego programu polskiego. To są nasze najbliższe działania, czyli spróbowanie wprowadzenia wszelakich materiałów pozostałych po telewizji Echo do takiego cyfrowego archiwum. Docelowo być może wielu z Państwa będzie miało do tego archiwum dostęp. Kolejnym takim działaniem, już mniej wirtualnym, to jest czerwiec, kiedy chcemy we Wrocławiu zorganizować na rynku, przy dworcu głównym, w innym wspaniałym miejscu, a może w Sky Tower, w miejscu, gdzie kiedyś stał Poltegor, wystawę taką plenerową.